Oho, dobra, tu będzie budynek chyba zaliczony. Nie, jednak nie. Ty, jak ładnie go ominąłeś. Stary, ominąłem. Dzień dobry, czy się czołem dla was? Bardzo serdecznie, jestem Paweł, a z nim jest Bert Bert. Dzień dobry. I dzisiaj, moi drodzy, w GTA Online jesteśmy przygotowani bardzo dobrze, deszczyk pada. Bert Bert, co ty robisz? Co ty? Myślałem, że masz. Co ty myślałeś, że tutaj mi zasiądziesz na motocyklu? Tak. Ała, no ej, ty, łobuzie. Dobra, słuchajcie, ogólnie kwestia wygląda tak. Mamy Batmana, mamy tutaj Bertmana, mamy tutaj Rufiana i słuchajcie, połączymy dzikie stunty z Batmanem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak daleko poleci motocykl, jeżeli go ustawię sobie, no zobaczymy, może na Infinity Fly. Nie jest tak, że cię po prostu podmuch, kurde, zmiecie z tego? Wiesz co, nie wiem, zaraz zobaczę, czekaj, ładnie, ja ci zjadę, wiesz tam, zatrzymaj się, poczekaj, jak zjadę, spokojnie, spokojnie, czekaj, wyżej trochę podjedź. Nie mogę, bo... Dobra, luz, czekaj, spokojnie, czekaj, dobra, czekaj. Wow, dobra! Nie spadłeś? Nie spadłem. Lecę. Ej, i tak trochę daleko lecisz. Patrz teraz. Nie wiem, nie widzę. Ej, stary, totalnie Infinity Fly prawie, że włączyłem. Jest to, znaczy na online się nie da za bardzo. Na akcjach się da. Na akcjach się da, na online jest to mega ciężkie i niewykonalne, bym powiedział. Ale zobacz, gdzie wyleciałem, czekaj. Straciłem się w ogóle, kurde, no. Z mapy, nie? Kawał drogi, normalnie rekord. Ty, to możemy robić normalnie wyskoki na baseball. Znaczy powiem tak, te Infinity Fly lekko leciałem, w sensie czuć było, że faktycznie jest ta moc Infinity Fly, ale żeby doszło do nieskończoności, no to jednak daleko. To jest takie semi-infinity. Tak, połowiczne takie Infinity Fly możemy odpalić. Dobra, wiesz co, ja już biorę w takim razie motocykl, wracam do ciebie. Jak ty daleko jesteś? No nie? Wiesz co, poczekaj, może tam jakoś wrócę. W tamtym kierunku powoli. Tak, postaram się wrócić. I strasznie uwaga, daleko. Na tobie nie wygląda. Nie, luz, będzie dobrze. Czekaj, tutaj sobie zjadę na dół. Do ciebie. O. Nie, no chłopie, naprawdę masakra po prostu. Czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy. Co nie? Nie przypominam sobie kiedyś, przynajmniej. Czy my kiedyś właśnie nie próbowaliśmy już wydmuchać motocykla jakiegoś? Chyba tak, chyba wtedy było spadanie z tego motocykla, jakoś tak mi się kojarzy, nie? Że tak widać, nie... obejrzeli odcinki, widać, i postanowili, że zmienimy fizykę. Tak, Rockstar zobaczyło, powiedziało, nie, no to nie może tak wyglądać, nie? Dobra, to atakujemy Maze Bank dzisiaj. Tak, spróbujmy, zobaczmy. Patrz, co jest, skąd ty gościś... Skąd on się tu wziął? A, bo ja go chyba wepchnąłem tam, chyba. Dobra, wiesz co, czekaj, weź tu ładnie podjedź, o. Czemu tu? Może synchronizacja? No synchronizacja leży jak nie, zawsze, bo... wiadomo, no. Jeździsz po filmie, stary. To czekaj, ja ci czekaj, wow! Dobra, tu chyba był za mały. Dobra, lipa. Dobra, to musi być na pewno zdecydowanie troszeczkę inaczej ten. Większy kąt musi być. Tak, musi być większy kąt, jak nic. I nie może być takiej góry, która tutaj po prostu mnie rozwali na samym dzień dobra, dobry. To mam idealne miejsce. To w tym wiesz co? Teraz utknąłem. Co? Nie, zobacz, jak dolecisz tutaj do mnie, to tutaj jest ta miejscówka, której też się dmuchamy często. Tylko że samochodami. Tak, ale to jest właśnie tak, że lecisz bardzo daleko. To żebyś nie doleciał czasem. A czekaj, bo ja minąłem motocykl. Wtedy utopisz się. A wiesz co, jak dolecę do latarni morskiej, to chłopie, no. A, to w to miejsce. To wtedy no super. I po prostu chodzi o to, że dzisiaj jest odcinek, w którym wszystko tak musi pójść na wysokość, tak? Wysokość albo odległość, czekaj, wiesz co, podjedź sobie, ja ci zjadę za chwilę. Dobra, zjedź mi. Dobra, ja cię zjadę teraz, czekaj. Czekam. Dobra, no. Dobra, nie pykło, stoję w miejscu. Chyba za duży kąt natarcia, coś mi się wydaje. Nie, po prostu ty mi się, kurde, w ostatniej chwili przesunąłeś. Tak? A, dobra, no, jeszcze raz, czekaj. Dobra, dzida? Okej. Okay. Dobra, u mnie poleciałeś. Dobra, wiem, lecę. Realizacja dobra. Lecę. Nie, ale tutaj zdecydowanie... Zdecydowanie inny kąt natarcia. Tam... było jakoś lepiej. Więc wiesz co, wracamy, w takim razie proponuję do tego, do kanalizacji. Do kanałów. I tam w kanałach po drugiej stronie, jak się poleci. A, czyli w drugą stronę, dobra. No, w drugą stronę można. Tam bezpośrednio to nad... To wspaniały pomysł. No tak, to jest idealny pomysł, to jest najlepszy. Nie,
No. Żebyś miał po prostu, żebyś szybciej tam dotarł. Zobacz, tu jest taki fajny nasyp. Dobra, czekaj. Jak już dmuchać, to cały odcinek, no. No dobrze. Chyba, że coś będzie, co powiedziałeś wcześniej. Dobra. Ty, aż tak źle chyba nie jest. Nie, dobrze jest. Jest bardzo dobrze, ja lecę prosto do kanału. No widzisz, to wszystko było zaplanowane. Zawsze jest zaplanowane. Serio? Chyba nie przeżyję. Wleciałeś? No wleciałem prosto do kanału. Ja na Infinity Fly leciałem, tak przez jakiś czas. Dobra, jak możesz to doleć do mnie, w takim lecę, razie. Lecę i oczywiście bo ja spadnę w jedyną możliwą... Do basenu. wiesz co, bo to jest kolejna miejscówka taka, z której można się wystrzelić nad ten, nad szpital. Ogólnie rzecz biorąc... Ogólnie rzecz biorąc, już patrzę, o co chodzi. A. Nie. Chyba wiem, gdzie mniej więcej jesteś. Dobra, Berbert już jest, poczekaj, ja się tylko ładnie ustawię, poczekaj, jakoś ustaw się tutaj jak równiutko. Ja już jestem na miejscu, ja się tylko boję jednej rzeczy, właśnie tak mówiłem przed chwilą Berbertowi, że ja polecę tak daleko, że wlecę do jakiejś wody, nie? Idealnie jakbym wylądował na plaży albo na jachcie. Wyłowimy cię w razie czego. Dobra, czekaj, uwaga, zjeżdżam. Oho, dobra, tu będzie budynek chyba zaliczony. Nie, jednak nie. Ty, jak ładnie go ominąłeś. Stary, ominąłem go idealnie po prostu. Tylko czekaj, bo... Ach, zrąbałem trochę. Nie, dobra, właśnie mi kurde zniknąłeś w ogóle z tego. Wylądowałem obok areny. Troszkę zabrakło, muszę ci powiedzieć. Żeby wylądować... Mam obok czarną areny, tak? No, ale wiesz co, tutaj też mamy kanał burzowy w sumie. Obok areny, więc możemy skorzystać i z niego. Z niego i celujemy w jacht. jacht? wiesz co, czekaj, a nie, bo tutaj się nie da tak za bardzo. Chyba, że stąd jakoś. Jest to jakiś ten? Tu jest taki, tak mniej stromo może gdzieś, o, tu, zobacz. Dobra, zobacz. Żeby na odległość tam, nie? Spróbujemy, dobra, celujmy w jacht, zobaczymy, troszkę niżej chyba, co? Troszkę, o, niżej, o, stop, teraz? Dobra, czekaj. Okej. Dobra, lecę. Nie, balasty we mnie strzelają. A, to balasty. Ja leć, chłopie, leć wyżej! O, stary! Powtórka chyba będzie. Co jest? Astronauta mi się odpalił. Co? No chłopie! Wiesz co, to jest niemożliwe po prostu. Leciałem, wylądowałem na lotnisku, ale dosłownie tuż przed tym, płotem. I walnąłem bezpośrednio w płot. I wystrzelił mnie w kosmos, to są najbardziej epickie stunty ever. Dmuchanie takiego... i astronauta w jednym? Co jest grane? No, Batman dmucha, dzikie stunty z włączonym astronautą jeszcze, no to jest po prostu... Tego nikt się nie spodziewał. Tego nikt się nie, kompletnie nie spodziewał, nawet ja się tego nie spodziewałem. Czekaj, już ja jestem z drugiej strony, wyjeżdżam, spokojnie, patrz, o. Zobacz, tu jestem, za tobą. Tylko zastanawiam się teraz, w którą stronę moglibyśmy, że tak powiem, puścić pana kotełka. I zastanawiam. Ja myślę... Wszędzie, o. Tylko nie w stronę wody. No właśnie, też tak myślę. O, tam zobacz. Jest mój jacht. O. Tak, tam jest mój jacht właśnie, ale zobacz, tu masz taka góra, tu jest fajna. Bo ten jacht to jest bardzo ambitny pomysł, taki chyba... Ale to na finał odcinka, wiesz, żeby nie... Ten, bo na bank się utopię. Temu tak mówisz, no. Czekaj, no. Czekaj, dobra, ja zjadę do ciebie, ja się wyrównam. No, może tak będzie lepiej. Ty po prostu podjedź do ten, ładnie się ustaw, zatrzymaj. A ja po prostu zjadę do ciebie i ty mnie normalnie weźmiesz, elegancko dmuchniesz. No, zjeżdżaj. Czekaj, no to nie jest tak prosto tak zjechać, co ty myślisz, że to mam napęd jakiś taki super? O, stary. O nie, tego nie przemyślałem. Czyżbyś leciał do wody? Utopiłeś się faktycznie? Okej, okay, rozumiem. Leciał mi z głowy, że jestem w sumie kurde w stronę wody skierowany po prostu. Dobra. Zaraz odzyskam. Jestem. Gdzie ja tu tak daleko? I daleko poleciałem. Nawet to gdzie jest... Gdzie jesteś? No do pół miasta przeleciałem praktycznie, zobacz. W połowie jestem. No zaraz cię. Tylko wiesz co, kwestia jest taka, że poleciałem na wysokość bardziej, a nie na odległość. I to spowodowało właśnie, że... Że wylądowałem tak bliziutko. Dystansu. Dobra. Wiesz co, patrzę właśnie za kolejną górką jakąś. Garaż biurowy. O, stary, a to? To. Wiesz co, bo tu jest taki naturalna wyskocznia. Gdzie ty jesteś?
No mniej więcej w tym miejscu, gdzie wylądowałem. Czyli już pół mapy. Ej, słuchajcie, spróbuję. Po prostu pół mapy musi teraz przejechać, żeby dojechać do mnie, nie? Dobra, po prostu to tutaj, jak już jesteś, to czekaj. Tu faktycznie, ty na tym nasypie, tak? Mówisz? Znaczy, no, ja myślałem bardziej tu. Tak. Dobra, nie, czekaj, nie, dobra, już, nie, czekaj, chwila, czekaj, to tu. Albo... Nie wiem, czy nie tak... przywalę w murek przypadkiem, ale... Ale spokojnie, twardą głowę masz, więc... No, wiadomo, 9 czy 7 żyć. A może jakoś bardziej pionowo, tak w sensie prostopadle, o. O. Ale to czekaj, bo to, dobra, okej, spróbuję zjechać. O, chłopie. Dobra, nie pykło do końca. Dobra, jestem u kogoś w garażu. Jesteś na pod domem. O nie, faktycznie! Najgorzej! Dobra, musimy stąd zmiatać. Zmiatamy, uciekajmy stąd. Dobra, ziomki strzelają już do nas. Ty nie strzelaj do mnie. Czekaj, patrz, tutaj w lewo. Tutaj jest taki fajny zjazd, weź sobie tu zjedź. O. Na tym jeszcze się szkalowałeś, że znowu do tych kanałów wjechałem. Czekaj, bo tutaj mi chwilę to zajmie, muszę wycofać. Cofanie trochę tutaj ten. Ty kurde wróci. Na Grove Street. Czekaj. Wracaj do chłopaków z Grove. Wow! O stary, nie, to nie pykło, wiesz, za mały kąt natarcia był. Za mały kąt natarcia niestety, wiesz. Gdzie jesteś? Zaraz tam do ciebie podlecę. Także to nie był taki epicki, daleki lot, nie, niestety. Uważaj! O! Dobra, dobrze, dobrze. Nie do wody. Nie, spoko, na szczęście ta woda nie jest taka głęboka, nie, więc lajtowo. Zastanawiam się, czy tutaj z tego nie wykorzystać, patrz, tutaj. O, idealnie. Pójdzie na wysokość, ale... Troszkę na wysokość pójdziemy, ale może gdzieś nam ten... Chodzi o to, że do Infinity potrzebna jest prędkość, nie, jeszcze. Chwila. Do semi-infinity. O. Dobra. Dobra, ładnie poszedłeś. Patrz, dobrze. Dobrze. Teraz tylko trzymać infinity. Albo semi-infinity, finity. Ej, wiesz, wracam na początek? Wracamy na początek. Oh! Ej, no dosłownie wylądowałem tam, gdzie na początku zaczynaliśmy. Elegancko. Czekaj, bo tu pociąg jedzie, muszę sobie wjechać do środka. To ja normalnie skakam po dachach, nie? Ja zastanawiam się może, czy jeszcze raz pół właśnie w tym samym miejscu, bo już teraz mi lepiej trochę to idzie. Dobra. No nie? W sensie... Czekaj, gdzie ty jesteś? Kawał drogi. Dobra, to wiesz, ja jadę do ciebie. Dobra. Jadę do ciebie, wiesz, po prostu. To jedźmy nawzajem do siebie. Jedźmy tak. Gdzie się znajdziemy? Tam, gdzie się znajdziemy, tam się dmuchamy po prostu. No właśnie. Ja nie wiem, czy naprawdę oni zmienili coś, kurde, w prowadzeniu tego pojazdu, bo ja się normalnie trulikam na każdym zakręcie, nie? Wiesz co? Czekaj sobie. Dobra, no zjedziesz tu do mnie? Tutorial, please. Tam, dobra. Tu na dół, no. Widzę. Albo wiesz co, poczekaj chwilę, bo tam mogę to zjechać. Kurde. Czekaj, tutaj to było, nie? Tutaj to było chyba. Możesz wjechać i w góry. O, wtedy patrz, tutaj. Tą kratką. Stary, co mi zrobiłeś? No ale z tej kratki możemy ten, nie? Myślę. Dlatego, wiesz, nieładnie, naprawdę. Nie, w samochodzie. No mówię, no on się cały czas odwraca, no kurde, coś no chyba... No bo, coś mu się stało po prostu, zmęczony jest. To jest już zmęczony Batman. Wymęczony porządnie. Ale chwila, trzeba trochę inaczej, bo inaczej przyłożysz, kurde, budynek tam. Czekaj, no. Ło! Szybko! O kurczę. Chyba muszę... Chyba jakiś stół tam był, nie? Nie, właśnie, wiesz co, nie zdążyłem podnieść się. W sensie motocykla w odpowiedni sposób. Bo od razu już leciałem w budynek, wiesz? O. Dobra, tutaj się weźmie to. Nie wiem dlaczego, ale motocykl mi się zaczyna kopcić. Dziwne. Ciekawe czemu. No nie? Dobra, wiesz co? A gdyby na przykład wziąć teraz kawałeczek tu podjechać i tutaj, o właśnie, już wiem gdzie, zobacz. Ty, jak ty mocno się trochę... No bo to jest ten turbo, to jest turbo przecież. O. Nie, to jest ten nowy wydech, który chcesz założyć. Tak, oczywiście, to jest specjalny wydech taki, no. Zobacz, i tutaj na przykład na schody i tam do Maze Banku lecimy.
Coś czuję, że to walnie, nie? Ale dobra. Dobra, spokojnie. Wow! Stary, bokiem lecę! No nie tak miało wyglądać. I obok, to bucik, no. Fajnie. No nie, no to akurat, to akurat słabo wyszło troszeczkę. Zdecydowanie, tylko tak mi się już kopci, że nie jestem w stanie w ogóle przyspieszać za bardzo. No ale przyspieszysz, to ja cię zaraz tutaj doładowuję. Przyspieszysz mnie, mówisz? Wiesz co, o już wiem gdzie, chodź. Jak masz problemy z prędkością, to dużo pomocą. Co? To nie biłem. Krawężnik mnie wybił, uderzyłem głową o sufit, wiesz? Cóż, życie bywa brutalne, jak to mówią, nie? Dobra, wiesz co, poczekaj, bo tutaj była taka fajna wyskocznia. O, ja już wiem, czekaj, na moście! Chodź na most! O, na moście to to... Na moście, przy tam... Czekaj, to był... Nie, czekaj, ten most był tutaj chyba, nie? Tak, prawo. Tak, tutaj ten most i właśnie... Tylko wiesz co, w miasto pójdźmy. Tak, pójdźmy na miasto. Pójdźmy na miasto. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Może wyjść z tego niezłe... O, tutaj idealnie będzie na Maze Bank, a później wiedziesz sobie, co? A tutaj jest, dobra, już synchro, tak. Synchro, dobra. A, okej, dobra, to podjadę do ciebie. No zobacz, tu mamy idealny celownik na Maze Bank. Faktycznie. Gdzie będziesz jak Ghost Rider, po prostu będziesz jechał pionowo po ścianie na sam szczyt. Tak, to się na pewno uda. Czekaj tylko. Jest okej? Okay? Chyba nie, jest wiesz co, poczekaj, muszę się jakoś tutaj ładnie, o. Bardziej o... Czekaj, jeszcze raz. Żeby się tam nie wkopać. Poczekaj, muszę się wyrównać, wiesz? O, ja sobie tu wjadę. Nie, nie tak miało być! Ja chciałem zjechać do ciebie! Czekaj, zaraz tam wjadę z powrotem. Chyba. Czy wjadę tam z powrotem? Nie wjadę tam z powrotem zbyt szybko. Chociaż nie, czekaj, tędy może jakoś mi się uda. Wiesz co, ten motocykl jeszcze tak pyrka strasznie. Więc to jest problematyczne w tym momencie. Dobra, to czekaj, tutaj wjadę sobie tędy. Po prostu wjadę na górkę, zjadę do ciebie i wtedy mnie tam pykniesz. Może się uda. O ile nie zlecę. Co to za rakieta poleciała? Nie wiem. I zabłąkana normalnie dusza poszła. Dobra, o. To mówisz tak. No. To czekaj, dobra, to wjedź i zjedź. No tak zrobię, czekaj, o. Oj, dobra. Nie, to nie przejdzie, to nie przejdzie. Czyli muszę jednak być ustawiony bezpośrednio przed. I liczyć na to, że po prostu wybije się jakoś ładnie. I od razu klikaj kontrol. No, czekaj, no. Podjedź. Podjedź do mnie, podjedź. Stary, co to było? Mój motocykl poleciał, a mnie nie... Tam motocyklu wracaj! Wracaj moto... Czy on wybuchł? Czy to ty? Nie, to ja. Dobra. Poczekaj, weź mnie! Gdzie on jest w ogóle? Nie wiem gdzie... Tam do przodu, przed siebie jedź. Ja widzę, masz wsparcie. I ono jest tu po prawej. No tam, zjedź na dół. Czekaj, tu. O, jest, faktycznie. Nie widzę. Wow! Paweł umiera. Stary, ja wysiadałem! Czemu moja postać wysiadła, kiedy byłeś... Gdzie ten twój motocykl leży? Wiesz co, tam koło bezdomnego. Tak przynajmniej widziałem. O nie, teraz radiowóz na nim zaparkował chyba. Nie, no super. O. Nie, tu mój motocykl jest! Gdzie? O, czekaj. Ty się potrafię się palę. O, już jestem, zobacz, pięknie. Nie, dobra, bo mam kurde... Wsparcie dosyć mocne. Nie, nie, luz, spoko. Czekaj, gdzieś tu był, gdzie tu był ten wjazd? Tu? Nie, tu, tam wcześniej chyba. O, tutaj był wjazd, właśnie. O, zobacz, tutaj na ten parking byśmy wjechali. I tutaj taki wystrzał. O, dobra. No nie? Jako finałów. Zobaczymy, gdzie polecę, bo ten motocykl za chwilę faktycznie buchnie, jak nic. Wywalaj się. Czekaj, tylko żebym w latarni nie przywalił, ostrożnie, tak jakoś wycelujmy. Dobra, byle nie w latarnię. Mów się! O. Co jest? Znowu motocykl! Mój motocykl poleciał, a ja zostałem! Znowu? No znowu! Twój motocykl lubi chyba stundować bez ciebie. No ewidentnie, no tam gdzieś daleko, widzę tam... oddali gdzieś tam jest.
kurwa, musimy ja po niego cię lecieć, kręcę, bo... normalnie. A czekaj, a gdzie ty jesteś? No w tym samym no, to miejscu. Tutaj. O. Dobra, leć. Wsiadaj. No wsiadłem, leć. A, już wsiadł. No. Dobra, gdzie on jest? Czy on lewituje na dachu? Przepraszam bardzo, czekaj, co tam się dzieje? Gdzie jest? No leć dalej, tam musisz wyskoczyć jeszcze dalej, no. Najlepiej tam, gdzie nie ma murku. Tak będzie prościej. Nie no, on jest na dachu, tam dalej, dalej, wiesz? Aha. Także musisz skoczyć. No stary, pociąg! To są straszni maszyniści, oni nie potrafią ogarniać takich rzeczy. Oni się nie zatrzymują nawet. To polecimy na dach tam dalej, tak? Tak, tak, no leć tutaj. Gdzie ten motocykl jest? No ty go masz oznaczonego, nie ja, w ogóle. No widziałem go przez chwilę, ale teraz nie wiem, gdzie on jest. Weź tam do przodu, pojedź do przodu. O. A nie, tu na ziemi leży, ale wiesz co, powiem ci, że ja go widziałem, jak wisiał w powietrzu. Gdzie on jest? A, tu jest! No. Stary, to nie jest... To bardzo źle wychodzi. Jest bardzo, bardzo źle. Dobra, leć i za mną szybko! Polecimy tam, gdzie jest miejscówka sprawdzona. Dobra, dobra, lecimy, jedziemy. Ostatnia, to jest w sumie druga miejscówka zwykle, ale teraz będzie jako ostatnia. A ta miejscówka fajna zawsze była. Tak, zdecydowanie. A! Co? Czemu tam, radiowóz stał? Co to było? Motocykl! Dobra, moi drodzy, tym sobie kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Ale takich snutów to jeszcze nie widziałem.